Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, przede wszystkim wszystkich fanów klasyki Call of Duty. To jest gra Call of Duty 2, jestem Bonkol, moi drodzy, trzeci odcinek. Poprzedni odcinek owocował, niestety, moi drodzy, był bardzo owocny w śmierci. Niestety, no co chwilę ginęliśmy i to było bardzo słabe. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie zginiemy, bądź będziemy dosyć rzadko ginąć. Oczywiście gramy na dosyć wysokim poziomie trudności i, moi drodzy, mamy tutaj notatkę. 8 grudnia 1942 rok, Stalingrad, dosyć zimno, stanęliśmy w magazynie, aby uzupełnić amunicję i zapasy, zanim ruszymy wesprzeć naszych towarzyszy na stacji kolejowej. Dworzec na stacji numer 1 jest teraz pod kontrolą Niemców. Porucznik Wolski mówi, że budynek przechodził z rąk do rąk 12 razy w ciągu ostatnich 6 godzin. Wow. Najbezpieczniej można się tam dostać rurociągiem, przynajmniej dopóki Niemcy nie dowiedzą się, że tam jesteśmy. Dobra, moi drodzy, ruszamy. Rurociąg, Stalingrad, 200 metrów na wschód. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj oczywiście rurociąg. Ach, te dźwięki. Dobra, oczywiście tutaj będzie się naprawdę dużo działo. A, to nie będę tutaj was uprzedzał. Przechodzimy. W co jesteśmy wyposażeni? W giwerę z lunetą. To jest akurat zapiska z ostatniej misji. Tutaj mamy czołgi niemieckie. Jedziemy. Faszyści, komuniści, moi drodzy, nie ma znaczenia. Nikt tutaj nie był dobry. Ani ruskie, ani Niemcy nie byli dobrzy. Wow, wow, ale ostrzelaj rury. Zobaczcie, zobaczcie, co się stało z tymi rurami. Zrobiliście to? Dobra. Idziemy. Tam mamy światło. Czy musimy tędy wyjść? Raczej nie. Idziemy tędy. Wow, 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 wow. No oczywiście misja ninja. Jesteśmy jak ninja. Nikt mnie tutaj nie widzi. Strzelają we mnie, strzelają w tę rurę. Oczywiście MP40. To są oczywiście oskryptowane wszystkie strzały. One są tak zaprojektowane, żeby... one są tak zaskryptowane, żeby nas nie zabiły, natomiast żeby nas wystraszyły. Wow. Mówię o tych strzałach w rurę oczywiście. Dobra, idziemy tędy. Co tu jest? Dobra, czy tędy coś tutaj widzę? Nie, nic tu się nie dzieje. Ała, nie bij mnie. Dobra. Wow, co to za wariat tutaj strzela we mnie? Tak nie wolno. O kurde, granat tutaj rzucił. Spadaj, 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 Bonkol. Dobra. To jaki wariat? On chyba nie wie, z kim zadziera. Tak mam wrażenie, że on nie wie jednak. Aha, dobra. Raz. Ej, o, przeżył strzał w głowę! Jak on to zrobił? Rzucę mu granat. Super, nie strafiłem ani razu. Jak ja nie lubię tej broni. Ta giwera jest bardzo słaba. Macie granat. Oni uciekają. Ty, on mi go chciał odrzucić, ale nie trafił. Dobrzy wariaci są, dobrzy. Dobra, i teraz tam jest Niemiec. A, dupa. To są nasi przecież. Okej, okay. Jesteśmy tutaj, dołączyliśmy do brygady. Drużyna na stacji już tutaj się oczywiście znajduje. Bierzemy pepesze, moi drodzy. Zmieniamy broń.
Jesteśmy tutaj gotów, granaty bierzemy, oczywiście niezliczona ilość. Tutaj mamy brzydkie rysunki, na takie rysunki nie patrzymy, nie zwracamy uwagi. Lecimy. I bijemy. Dobrze. Lecimy teraz, będziemy musieli się przedostać okopami. Ta mapa oczywiście pochodzi z multiplayer, znaczy generalnie to jest tak, że te wszystkie mapy po tym są w multiplayer, tylko są okrojone w odpowiedni sposób. Natomiast akurat ta mapa jest bardzo dobra, bo tutaj chyba to bodajże się nazywa potem w tej wersji Railyard. To całkiem spoko, chociaż na jedynce mi się lepiej grało. Opcja na jedynce była fajna, podkładanie czołgu na otwartym placu, bardzo fajna sprawa. Jedziemy z tymi faszystami. My jako, kurde, komuniści mamy plus 40 do rozwalania faszystów. No i mamy oczywiście pełne rozgrzeszenie, tak? Zabicie Niemca to przecież nie grzech. Tak mawiali. Dobra. Swoją drogą, jak wygląda sumienie człowieka wierzącego, który jest powołany na wojnę? Żołnierz, który walczy w obronie własnego kraju, zabija ludzi, czy jest traktowany jako wielki grzesznik, bo jest mordercą? To jest takie pytanie, które mnie tak troszkę dręczy, ale bodajże kiedyś się chyba spytałem katechety czy księdza i powiedział, że nie. Więc generalnie to chyba tak nie działa. Dobra, biegniemy. No nie, kurde, granat. Czekajcie. A, dobra. O, ilu tu jest? Dobra, ja tu chyba nie. No nie, niestety, nie dałem rady. A gdzie mnie cofnie? A, tutaj. Dosyć daleko mnie tutaj wywaliło. Wow. Ja się tak nie bawię. Ja, to jest ostatni raz, kiedy ja tak zrobiłem. Moi drodzy, zabraniam. Nie podoba mi się to. 2 na 10. Nie rzucajcie mi granatami tutaj. To mnie boli. Rani to moje uczucia. No, a pierwszy raz zginęliśmy, moi drodzy. Będziecie liczyć, ile razy zginąłem. Ale chcę robić progresy. Wiecie, to będzie progres. Dostałeś. Oczywiście. Wow, oni są, kurde, hardkorami. Naprawdę, jest ciężko ich zabić. 15 razy tutaj będą oczywiście się podnosili. Zobaczmy, ich jest bardzo wielu. Bardzo dużo tych Niemców tu jest. Rzućmy tak, odłamkowe. O kurde! O ty frajerze. Myślałeś, że ja cię tam nie zobaczę? Byłeś tam, frajerze. Dobra, przechodzimy dalej. Wow! Macie. Baw się dobrze. Jeszcze tego mu rzucę, ruskiego. Bo jak go niemieckim zabiłem, no to już kurde, jeszcze ruskim go dobiję. Dobrze, jesteśmy. Musimy bronić teraz tego budynku. Tylko teraz tak, czy mamy odpowiednią ilość? Mamy odpowiednią ilość. Dobra. Mamy. Wow, ile ich jest. Niemców jak mrówków, moi kochani. Same prawidłowe gry. Przychodzą ludzie na live, pytają się tutaj, czy to są prawidłowe gry. No jak widzą Call of Duty, no to widzą, że to jest prawidłowa gra. Tak mi się wydaje. Ach kurde, rzucają mi tutaj granaty. To jest bardzo niedobra informacja, chyba wleźli tutaj. Tak, wleźli, byli u góry. O fuck, jakim cudem on się tam znalazł? To była bardzo niedobra informacja, kurde. Nasze wojska są frajerami. No zobaczcie, no kurde, jakim cudem on tu wchodzi.
Jakim cudem on tu wchodzi? Dlaczego nikt nie broni dołu? Ja muszę tutaj bronić, ja muszę tego budynku bronić. Dobra. No patrzcie go! Jaki wariat! Po prostu rzucił się jak jakiś dzikus z The Forest. Ja nie mogę, ja nie mogę. Ja po prostu już wyrosłem chyba z tych gier. Jeden. Gdzie jest drugi dzikus? Ten już wyleciał w powietrze. Jeszcze rzucę mu tutaj, o. Dobra, będę bronił tutaj, żeby mi nie wszedł. Frajer. Dobra. No i znowu granat. O. Aż się robią po prostu nudne do pożygu te granaty. Cały czas tak samo. Cały czas to samo. Zobaczymy. A to jest nasz akurat. To był nasz. Nie, granat tu był! Aaaa! Będę krzyczał, moi drodzy, następnym razem. To może te granaty wtedy będą mniej atakowały. Mniej będą zadawały obrażeń. Jak będę krzyczał w niebogłosy. Co ten z CKM-em tam robi? O kurde, jak mi tutaj wrzucił granata, aż przed ryj. Aż mi przed ryj tutaj wrzucił. No. Nie, powiem wam, że na tym poziomie trudności jest fajnie. Jest. Teraz mi się to podoba. W sumie mi się to podoba, bo jakbym grał na najniższym poziomie, to by było po prostu jak kaszka z mlekiem. Tak to mówi się? Kaszka z mlekiem? Dobra. Rzuciłem parę granatów. Jeszcze rzucę sobie jednego granata, ale mi przed ryjem tutaj wyrzucił granata. Muszę bronić tego budynku. Nie wiem ilu jeszcze, gra zapisana, dobra. Jeśli gra się zapisała, to oznacza, że czołg na południowym wschodzie. No i co ja muszę zrobić teraz? Użyj lepkich bomb. No super. Wy myślicie, że ja jestem kurde jakimś murzynem bongo? Murzyn bongo, który będzie biegał jak dzikus? Dobra, rzucę tutaj smoka. Dobra, rzuciłem smoka. Czy mogę wyskoczyć przez to okno? No chyba nie. Więc muszę wyjść przodem. O, ilu tam jest? Zobaczcie. Tylko łebki im widać. Dobra. Przejdźmy tędy. Mam nadzieję, że tutaj pola minowego nie ma. Rzucę jeszcze jednego smoka. Dobra, jedziemy. O, fuck. Dobra, on mnie chyba nie widzi tutaj. Wow, ale inni mnie widzą. Ale inni Niemcy mnie widzą. O kurde, ale wariat. Ale wariat, ale wariat, ale wariat. Cel osiągnięty. Udało się. Gra zapisana. Jedziemy dalej. Oczywiście, no cóż, do Call of Duty, tak samo jak i Medal of Honor, no niestety, jest na bardzo prostym schemacie stworzone. Na zasadzie, no mamy niby tutaj jakieś małe wojsko, mamy jakąś małą kompanię, która tak naprawdę nie odgrywa większego znaczenia, ponieważ oni sobie strzelają, ale oni tak naprawdę tych wrogów praktycznie nie zabijają. Czasami gdzieś tam potrafią jakiegoś Niemca ostrzelać, ale generalnie wszystko chodzi o to, wszystko się kończy w ten sposób, że my musimy dobić. No i generalnie wychodzi na to, że jesteśmy jakimś po prostu terminatorem, który zabija tutaj wszystkie te jednostki niemieckie. No, no ale oczywiście te gry nas bawiły, tak? Te gry nas bawiły, taki sposób rozgrywki nas po prostu interesował. Co tu dużo gadać. Co my tutaj mamy? Czy my mamy... Czekajcie, bo ja teraz jestem ślepy. To nie jest broń. Tutaj mamy, dobra, mamy pepenie. Mamy pepenie. Oczyść prawdopodobne magazyny nieprzyjaciele. Dobra, dobra.
Zlikwiduj wysunięte pozycje wroga i oczyścić ten. Dobra, czyli mamy punkty A i B. Punkty A i B. I jeszcze C doszło coś. Zlikwiduj stanowisko karabinu maszynowego. Jeszcze coś doszło? Nie. A, fuck, dobra, widzę ich. Dobra, ja to wszystko widzę. Tutaj rzucimy sobie smoka, żeby nam nie walnęli. Dodatkowo nie mogę już rzucać smoka. Dobra. Zlikwidowałem ten jeden karabin maszynowy, ale niestety on tam ciągle jest zajmowany przez jakiegoś wariata. No i oczywiście otrzymujemy obrażenia. Dobra. Wow, 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 wow. Jak ja to w ogóle przeżyłem? Wow. Dobra. Ach, ta broń. Ach, ta wspaniała broń. No, patrzcie jak rushują, co za wariaci, oni chyba chcą tutaj double dorsy zrobić. Zawsze mnie to denerwowało w tych grach, że mimo, że się zabije tych typków, to oni ciągle jeszcze w jakiś sposób się odradzają, skądś tam przychodzą, ja nie wiem, matka Niemra chyba miała ich naprawdę dużo, o kurde, musimy uciekać. Dobra, rzucimy mu granat, na do widzenia. Aj, ten granat był niewypałem. Dobra, cofnijmy się teraz na inną pozycję. Cofnijmy się, dobra. O kurde. No to jest źle teraz, bo jak oni mi tu rzucą granat, to jest po mnie. No i tak myślałem, że rzucą mi granat i mi rzucili. Dobra. No! Nie wierzę w to, nie wierzę w to po prostu, że ten gościu się tutaj zjawił. O, fuck. Gin. Dobra. Mogę dalej iść? O nie, karabin maszynowy w oddali. Musimy teraz iść do magazynów. To jest drugi podpunkt, który należy wykonać. Dobra. Jeden leży. Ale to jest dopiero kropla w morzu. Kropla w morzu Niemców, których trzeba zabić. Zobaczcie, ilu Niemców jest. Więc po prostu można by pisać książki o zabijaniu Niemców. Na milion sposobów. To jest 50 twarzy zabijaki Niemców. O kurde. Ogin! Dobra. Ja to przeżyłem, nie mam pojęcia zielonego. O kurde! Dobra. Kolejny leży. Mnie to denerwuje już. Czy to już wszystko? Czy to już wszystko, moi kochani? Tak, jeszcze tylko A zostało. Jeszcze został, o kurde, dobra, to weźmiemy sobie. A nie, to jest frajerska broń. Tej broni używają tylko frajerzy. Chociaż ja jej używałem w poprzednim odcinku. To znaczy, że jestem frajerem, no może być. Niech jest, że jestem frajerem. No i lecimy. Jeszcze tylko kilku zostało. Bum, 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 bum. Pięknie. Dobra, to tyle? Oczyść prawdopodobne magazyny. Dobra, czyli możemy wyskoczyć śmiało. O, i oczywiście Niemcy znowu ze swoimi, kurde, szkopskimi twarzami. Dołącz do swoich towarzyszy. Dokładnie, moi kochani. Dokładnie, moi kochani, dołączymy do moich towarzyszy. Dobra. Powiedzieli, że musimy wrócić do stacji. Moi drodzy, dobra, to tyle w tym temacie. Taki krótki odcinek, dzisiaj 20 kilka minut. Wykonaliśmy naszą misję. Tym razem nie zginęliśmy dużo, więc generalnie wolę zakończyć ten odcinek w tym momencie, bo mamy dobre statystyki. Więc dalej jesteśmy frajerem, ale na szczęście żywym frajerem. Dobra, trzymajcie się gorąco, moi drodzy. Do następnego materiału z Call of Duty. Cześć.